Możesz wejść, cudzoziemno! Jest to ty ujawiłaś prawdę, stojącą za drzwiami? Niech we ostrze jaśnieje! Mój wróg jest mój! Ona się uważa! Wrot z mocą! Jeśli są tam jakieś przydatne relikty, to powinien je znaleźć. Muszę tylko uważać na tę maszynę. Chyba się nadal. Danur będzie zadowolony. Thank you.
Mam relikty dla Danura. Trzeba je odnieść. Buntownicy. Danur ma kłopot. Hej, Loi! Przydałaby nam się tu pomoc! Pokaż im, na co cię stać! Buntownicy. Danur ma kłopoty. Cudnie było cię widzieć przy pracy, Ruda. O, wilku! Ci tenaktowie pojawili się znikąd. Doceniam pomoc. Do usług. Znalazłam to, czego Werend szukał pod wodą. Musiał wiedzieć, że są tam jakieś ruiny. Ocaliłam, co się dało. Historie, które kochał, opłaciły się. Szkoda, że nie zobaczył ruin. Oto twoja zapłata. A te części staną się zbroją, o której marzył Werend. A więc pora zrobić zbroję. Ach, racja. Coś nie tak? Znalazłem wiadomość od Werenda na odwrocie mapy. Napisał: zadbaj o nich, Danur. Ten facet zawsze miał plan. Mnie przekazał dowództwo. A to źle?
Przez większość czasu ledwo wiem, co robię. Co on sobie myślał? Z tego, co widzę, to dobrze radzisz sobie z opieką nad wszystkimi. Chyba zdołaliśmy o siebie zadbać. A teraz postaram się, byśmy za nasz wysiłek wygrali też te okruchy. Jeśli kiedyś wrócisz do samotnego światła, zatrzymaj się w naszym obozie. Pewnie będę miał gotową zbroję. Wpadnij zobaczyć, jak wygrywamy. Może i tak. Widzę, że Danur traktuje poważnie swoją nową kuchę. Bardzo. Ktoś musi mieć okazję. Ładnie, bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, tu są same dobre rzeczy. Każda posiada świetne części, ale ogólnie żadna z nich nie krzyczy, jestem najlepsza. Wiecie? Ale nie martwcie się, może wykorzystam swoje znajomości i sprzedam te zbroje. A co z nagrodą? Nikt nie przyniósł tego, o co poprosiłem. Więc zatrzymam ją, no i działamy dalej. Co? Chyba sobie żartujesz. To nie do przyjęcia! Po tej całej robocie... Nie tak prędko, Kerów. Każda zbroja ma świetne części. Więc może połącz je ze sobą. Nie myli się. To byłaby świetna ochrona przed zakazanym zachodem. Kreatywne i kolektywne działanie. Zgadzam się! A skoro wszyscy się do niego przyłożyli, wszyscy powinni otrzymać okruchy. No dobra. No to róbcie zbroję, dajcie mi ją, a ja zabiorę ją na wschód. I dać ci odejść z naszym najlepszym dziełem? Nie. Weźmie ją zbawczyni Południka. Gruntownie przetestuję. Najlepsza zbroja na całym Zachodzie. Testowana przez samą zbawczynię Południka. To nakręci sprzedaż. No dobrze. W takim razie wchodzę w to, ludzie. Idę załatwić sprawę z partnerami w interesach. Bez numerów. Poczekaj. Zaraz będzie. Ta zbroja będzie godna największej łowczyni na zakazanym zachodzie. Dzięki. Więc, co teraz? Ten nasz mały obóz na pustyni jakoś tak mi się spodobał. Chętnie tam jeszcze pobędę.
Ciągle jeszcze wiele można tu znaleźć. Chyba wszyscy zostajemy na zachodzie. W takim razie do zobaczenia. Jeszcze raz dzięki za zbroję. Doskonała robota. Użyć części Behemota w zbroi. Nigdy bym nie pomyślała. Świetnie pasują do części Walcoboka. Nie do wiary, że to upolowałaś. Hej! Jak uzyskaliście to pierwsze? Szacunek dla tej Nora za to, że utarła nosa. Nie możesz się doczekać testów zbroi, co? Sklepia mi to. Ta zbroja idealnie pasuje. Nie sądzisz? Podatna na porażenie. Thank you.
ściany! Ten pęd powietrza! Dobrze, czas przepłynąć wodę i poszukać lądowania. Oraz Alwy. Nikogo tu nie ma. Dziwne. W takim razie nic mnie nie powstrzyma przed zabraniem ludzi. Strony przeprawy promowej też nikt nie pilnuje. Gdzie są Quen? Pewnie w lądowaniu. Muszę je znaleźć. Powinno być na północny wschód.
żyraf nie działa. Powie coś więcej. Przewróciło żyrafa. Może nurt? Rzucę okiem na uszkodzenia. Gniazda jastrząb błysków. Może właśnie tam są części latającego żyrafa. Teraz dominować jastrzębie. To część, której szukałam. Chyba to sobie zacznę.
druga część żyrafa. Chyba po wszystkim. Czyli mogę wziąć część prawa od więźnia. Ja to wezmę. Wybaczcie, już zmykam. Ostatnia z potrzebnych mi części. Teraz trzeba je zanieść do żurawa. Zadziałało. Teraz muszę tylko się wspiąć.
Jeżeli dostanę się na ląd, może przeskoczę na tego żyrafa. Sprawdzić podłogę. Poszukać innego wyjścia. Na głowę. I już. Czas do...
Czyli to są ruiny San Francisco. Całe miasto walących się wież. A tam gdzieś pogrzebane są tobie. Oni jej żalwa i kłań pomogą mi je znaleźć. Mam danie z Węgier, Wenecji czy Hamaki, czuję. Mnóstwo ruin. Uszkodzony budynek wygląda interesująco. Ciekawe, czy coś jest w środku.